Od 100 lat są wszędzie i dla wszystkich. Niosą i organizują pomoc, ale też kształcą i zarażają swoją misją kolejne pokolenia. Polski Czerwony Krzyż obchodzi w tym roku okrągły jubileusz istnienia. Z tej właśnie okazji dzisiaj w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbył się wernisaż wystawy ukazującej kilkudziesięcioletnią historię organizacji. Postanowiliśmy z grupą działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, że właśnie tutaj spróbujemy rozpocząć obchody jubileuszu Polskiego Czerwonego Krzyża, też na naszych ziemiach, ziemiach lubuskich. Udało się przy wsparciu dyrekcji muzeum, pracowników, ale też udało się, bo naprawdę znaleźliśmy bardzo dużo materiałów, które są niezwykle ciekawe. Pokazują historię Polskiego Czerwonego Krzyża w takiej trochę innej odsłonie, bo są i gadżety, i materiały historyczne, dokumenty, książki. Myślę, że może być to naprawdę niezwykle ciekawe dla kogoś, kto był związany z Polskim Czerwonym Krzyżem i dla kogoś, kto chciałby się z nami związać na przyszłość. Podczas uroczystego wernisażu był też czas na uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród nich znalazła się m.in. wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, przez lata związana z PCK w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, edukacja w zakresie też terapii, tak? Bo dużo terapeutów w świetlicach terapeutycznych, które otwiera i ma w Zielonej Górze Polski Czerwony Krzyż. To również obozy terapeutyczne, które są na terenie Sławy, dedykowane właśnie dzieciom, które niekoniecznie mają szansę wyjechać na letni odpoczynek. Otwarcie wystawy i inauguracja stulecia istnienia organizacji było też doskonałą okazją do spotkania się wieloletnich członków PCK, a tym samym wielu wspomnień związanych z ich własną historią w Polskim Czerwonym Krzyżu. To były piękne, dawne, można powiedzieć, młodzieńcze lata i praca dla tak zacnej organizacji, jaką jest Polski Czerwony Krzyż, to była wielka przyjemność, radość i wielki zaszczyt. Wspominam, bo za moich czasów odbywały się różne rzeczy, na przykład konkurs w PGR-ach na czystość, a to była sprawa taka, najpierw się śmiali z nas, a później wszyscy dyrektorzy mówili, co byście zrobili, że ludzie trzymają porządek. Również taka, no w każdym roku ćwiczenia sanitarne, gdzie drużyny z poszczególnych zakładów pracy, ze szkół ćwiczyły pierwszą pomoc, ratownictwo i tak dalej, a to była bardzo ważna sprawa. Dodajmy, że obchody stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża trwać będą okrągły rok. Z tej okazji na ziemi lubuskiej odbędą się dziesiątki różnego rodzaju imprez okolicznościowych.